skonfigurowane DNS-y również w komputerach, to teraz, jeśli my w przeglądarce wpisujemy www.atnel.pl i to co się dzieje? To ten adres, ta nazwa leci sobie do routera. Router mówi, kurde, czochram, ja w ogóle nie wiem, co to za jakieś atnel.pl. Ja rozumiem tylko adresy, słuchajcie, IP. Czochram, co to za jakieś atnel.pl albo onet.pl. I wtedy, ponieważ ja skonfigurowałem mu domain name serwery, to ten router wysyła, ja w uproszczeniu pewne rzeczy tłumaczę, to ten router wysyła zapytanie do pierwszego DNS-a, sprawdzając czy on działa, bo drugi jest tak zwany zapasowy, i prosi tego DNS-a, panie DNS, weź ty tam sprawdź, zajmij się sprawdzeniem, bo tu mi jakiś, kurde, namolny użytkownik prosi o to, żeby mu doprowadzić mu stronę do przeglądarki atnel.pl. To powiedz mi, podaj mi adres IP tego hosta atnel.pl. I taki DNS rzeczywiście zwraca do routera. W uproszczeniu to wszystko tłumaczę. Ten adres IP, który wam przed chwilą ręcznie sprawdzaliśmy tym pingiem na przykład. I już wtedy wysyła zapytanie z komputerka pierwszego, na którym wpisaliśmy w przeglądarce, na adres, tak naprawdę przed naszymi oczami, my tego nie widzimy, wysyła na adres IP do internetu na atnel.pl i zwraca mu tą stronę. Oczywiście odpowiednio przekazując tę informację z powrotem do tego samego komputera. Ktoś może się zapytać, to taka ciekawostka, może już nie dotyczy samej adresacji, ale warto to wiedzieć, skąd taki router wie, że ta informacja, no bo o ile wysyłanie z tego komputera, to rozumiemy, mówię o nas początkujących, że wpisujemy www.atnel.pl, to sobie wysyłamy, przez bramę leci, ten coś nam zwraca adres, to już zaczynamy czaić i powiedzmy, ale jak to się dzieje, że ta informacja potem wróci akurat do tego komputera, a nie przez przypadek do innego, do drugiego, do trzeciego, zakładając, że wszystkie są włączone w tym samym czasie. Otóż z adresami IP nieodzownie w całym stosie TCP/IP są powiązane tak zwane adresy MAC, to są MAC adresy, to są adresy sprzętowe karty sieciowe, które są opisane z kolei sześcioma oktetami, tu mogę się mylić, bo już mi się teraz mieli wszystko w głowie. MAC adres, a tu może nie będzie widoczne, słuchajcie, coś takiego jeszcze istnieje jak MAC adres, w skrócie napiszę, z tym też się spotkaliście. I wiecie, że każda karta sieciowa ma swój unikalny adres MAC. To właśnie dzięki temu ramka, która wylatuje z tego komputera, naznaczona jest, słuchajcie, jak pieczęcią MAC adresem. Więc ona sobie zapiernicza przez ten router, słuchajcie, on tam się odpytuje i tak dalej, ale cały czas jak wysyła tą ramkę o zapytania o stronę internetową czy o cokolwiek do internetu, to ta pieczątka cały czas tam jest, słuchajcie, przy tym. Adres IP jest już nieważny, bo widzicie, tu musi nastąpić translacja, to sobie leci i wtedy host atnel.pl zwraca zawartość strony z powrotem na adres IP zewnętrzny tego routera, czyli do sieci FAN, a do routera jak przyleci ta paczka informacji, to ten router sobie, słuchajcie, jakby paczkę, którą mu przywożą kurierzy, rozpakowuje, w środku patrzy, jeszcze mniejsza paczuszka, aha, tu jest MAC adres, a ja w sieci muszę wiedzieć, że MAC adres to należy do tego komputera. Do komputera, który ma adres IP z końcówką 2.10, więc do niego wyśle tą informację zwrotną. Rozumiecie, jak to trafi? I teraz jest tak, że po co o tym mówię, MAC adresie? Po to, bo za chwilkę dojdę jeszcze do tego DHCP, ale już wiecie, o co chodzi z tym przekazywaniem i z DNS-ami. A więc teraz, zakładając, że w routerze macie skonfigurowane dwa DNS-y, to w tym polu, jeśli konfigurujecie wasz komputer, jeden, drugi czy trzeci, w sposób dynamiczny, to warto by było tutaj wyłączyć tego ptaka, tu włączyć ptaka i podać z ręki DNS-y. Ale czy musimy przepisywać te dwa DNS-y, które tutaj wpisaliśmy według instrukcji naszego dostawcy w routerze? Niekoniecznie, ponieważ nasz gateway, nasz router pełni w naszej sieci również rolę takiego DNS-a. Czyli ja mogę wpisać tutaj adres, uwaga, jaki? Odpowiedzcie mi. Słucham, 192.168.2, trzymając się tej adresacji, kropka ile? Kropka 1, gateway. Nasz gateway, nasza brama jest jednocześnie naszym DNS-em. Jeśli tak wpiszemy, to oznacza, że tutaj koniecznie musimy mieć w ramach naszego routera wpisane te dwa DNS-y, rozumiecie? Gdybyśmy ich tutaj nie wpisali, a tutaj pozostawili to tylko na takim etapie ręcznie, statycznie skonfigurowany jeden DNS,
to niestety nadal nie działałaby Wam przeglądarka, gdybyście wpisali www.atnel.pl. Jak sobie poradzić, gdyby tutaj nie było wpisanych adresów, ale polecam Wam zawsze, jak konfigurujecie router, tutaj wklepać DNS. Ale gdyby ich nie było, to czy nie mamy możliwości korzystania? Mamy! Tylko tyle, że wtedy na przykład możemy jako drugi adres DNS wpisać ten TEPS-owy, o ile dobrze pamiętam, mogę się pomylić, na przykład 194.204.150.159.1. Widzicie? I wtedy komputer zadziała tak, że najpierw spróbuję wysłać pod ten adres DNS tą nazwę atnel.pl. Trafi to do routera. Router powie, o kurka wodna, ja tutaj nie mam skonfigurowanych żadnych DNS-ów, a więc nie wiem, gdzie tą przesyłkę dalej posłać, słuchajcie. Więc ją wyrzuci. Dlatego Windows spróbuje użyć zapasowego DNS-a drugiego i tam najpierw sam Windows będzie próbował wysłać pod ten adres IP naszą nazwę atnel.pl czy onet.pl, zakopane.pl i tak dalej, aby ta translacja nastąpiła. Jakby z pominięciem routera, rozumiecie? I tak to można sobie używać. Zapasowe DNS-y są po co? Po to, że jak na przykład jeden jest szczepnięty jakiś tam serwer, bo to jest na różnych hostach gdzieś tam w świecie postawione, ma nasz dostawca, że jak jeden się zepsuje, to w razie czego, żeby działał drugi. Ale teraz też już widzicie, że warto konfigurować DNS-y naszego dostawcy, czyli jeśli mamy internet z TPS-a, to ustawić mu DNS-y, adresy te DNS, które podaje TPS-a, a nie na przykład UPC. Chociaż tamte drugie pewnie też by zadziałały na przykład. Ale dlaczego nie te drugie? Dlatego, że już widzicie, że jak, bo czasami się zastanawiacie, dlaczego jak wpiszecie w przeglądarce adres strony, to tak chwilę trzeba czekać, aż ta strona się załaduje. To nie wynika z tego, że komputer jest nieraz słaby, że coś tam. To wynika z tego, że pomyślcie, najpierw ta informacja musi sobie rypać tędy, lecieć, słuchajcie, przez ten internet. Tu musi się odpytać, wrócić, z powrotem polecieć. To jest czas. Czas, cenny czas. A tymczasem tego czasu mamy mało. I dlatego warto konfigurować takie DNS-y, które będą szybkie. Poza tym, czasami bywa tak, że niektóry dostawca, na przykład, ja strzelam, bo nie mówię, że tak jest na pewno, ale może być tak, że dostawca UPC internetu w Polsce może zablokować swoje serwery DNS w taki sposób, że do nich będzie mógł mieć dostęp i one będą chciały gadać i robić tą translację nazw na adresy i odwrotnie, tylko dla adresów IP z puli adresów z klasy adresowej tego naszego, tych komputerów podłączonych do UPC. A jak przyjdzie coś z klasy adresowej, słuchajcie, tej WAN-owskiej, tej zdalnej A czy B, czy tej dużej, z zakresu TPS-a, no to serwery DNS-a i UPC mogą powiedzieć, no, my Ci nie podamy żadnych informacji, to jest tajne, nie będziesz obciążał naszych serwerów, tak? Rozumiecie, o co chodzi? Po to są DNS-y, to jest translacja, przy czym może być tego drugiego nawet nie być. Jeśli macie router, a w nim skonfigurowane dwa DNS-y, tutaj te dwie kropeczki narysowałem, to wystarczy podać jako DNS właśnie, słuchajcie, adres naszego gatewaya. Uff, i to się nazywa, słuchajcie, statyczne skonfigurowanie adresu. Statyczne, no to statycznie sobie już teraz poradziliśmy. Skoro tak, to znaczy, że to tylko się tyczy komputerów? No nie, już wiemy teraz, że tak samo jak konfigurujemy nasz moduł na układzie ENC28J60, to także go konfigurujemy w ten sam sposób. Musimy mu tam w programie gdzieś to wszystko wklepać, te adresy. Oczywiście to, czy układ obsługuje, czy nasz procesor AVR, czy jakiś inny będzie obsługiwał DNS-y, czy bramę domyślną, gateway, to już zależy od implementacji stosu TCP/IP. Słuchajcie, to już nie jest zawsze, że tak albo że nie. To już są dalsze sprawy. Natomiast podobnie będzie w telefonach. Tylko teraz zobaczcie, jakbyście mieli mieć smartfony, telefony, w smartfonach nam tylko zależy, żeby się szybko podłączyć, mieć internecik, kogo tam obchodzi konfigurowanie, nadawanie adresu, po co nam to, tak? Bo po co nam są statyczne adresy IP, ktoś też może zapytać. No bo załóżmy, że chcielibyśmy na jednym adresie zrobić adresie 10 serwer jakiś. I z każdego innego komputera, który mógłby mieć dowolny adres, chcielibyśmy się kontaktować z tym jednym. Z tym jednym tak zwanym naszym serwerem na Windowsie, jakimś programem postawionym, tak? No to przecież, słuchajcie, chcielibyście chyba, żeby on miał dla Was znany adres IP lokalny. Czyli za jakąś końcówką na przykład 10, 20, 100 czy tam jakkolwiek. Bo jeśli miałby być przydzielony dynamicznie, to oznacza teoretycznie, jeśli jeszcze nic nie wiemy o DHCP, że on mógłby się pojawić w zakresie od 1 do 254 i co wtedy? Jak odgadnąć
adres, który jest przydzielony automatycznie, na jakiej zasadzie one te adresy się pojawią. No i tutaj, słuchajcie, możemy sobie omówić właśnie, jak działa, tak króciutko już tylko, DHCP. To fajnie widać przy okazji, jeśli macie, słuchajcie, moduły Atmel Wi-Fi. Jeśli macie moduły Atmel Wi-Fi, to będzie to fajnie widoczne, ponieważ w module Atmel Wi-Fi macie podobne pole, podobne ramki, tylko że tam DNS jest jeden, a nie dwa DNS-y, tak? W tym Atmel Wi-Fi. Bo okazuje się, że jeśli pobierzemy ten adres automatycznie, to w module Wi-Fi w tym programie ATB Wi-Fi Config te pola, pomimo że będą wyszarzone, czyli niedostępne do edycji, ponieważ mamy tutaj ptaka postawionego, specjalnie go tutaj postawię może, tutaj mamy ptaka postawionego w programie ATB Wi-Fi Config, to po restarcie takiego modułu, na szczęście w tych wyszarzonych polach pojawi nam się adres, jaki dostaliśmy z DHCP naszego modułu Wi-Fi. Ale dobra, i to jest tylko tak mówię, że będzie taki podgląd. W komputerze PC przecież nie będziecie mieli tego wszystkiego tutaj podane, nawet po restarcie komputera. Tak naprawdę wprost w tych polach nie zobaczycie, jaki adres dostaliście z routera DHCP. Skąd się dowiedzieć, jaki tam jest adres? No można znowu wejść sobie w konsolę DOS-ową, wpisać ipconfig przez all, a tam zobaczymy, że ten adres już nie będzie jakiś durny, jak wam kiedyś mówiłem, kiedy nie było DHCP w sieci, tylko będzie przydzielony jakiś adres z jakiegoś zakresu, właśnie z jakiego, o co chodzi z tymi zakresami. I teraz uwaga, dlatego na razie sobie tutaj może skasuję górę tablicy, po to, żeby wam króciutko już tylko o tym DHCP powiedzieć, a wszystko staje się już dla was jasne a propos tej konfiguracji, mam nadzieję, więc zobaczcie. Załóżmy, że mamy nasz router podłączony tu grubym kablem gdzieś do chmury, która jest tym internetem i tu napiszę internet. I tutaj mamy podłączone już tylko kółkami, takimi kulkami narysuję różne komputery czy tam urządzenia. Nieważne, to mogą być komputer, telefon czy też jakiś moduł ethernetowy na przykład. Tak? I teraz tutaj włączony jest DHCP, serwer DHCP. Co to oznacza? Jeśli działa on w sieci, ten router 192.168. załóżmy, nie tam przed to mówiliśmy 2, a teraz załóżmy 0. I to jest ta sieć opisana na trzech oktetach, ponieważ maskę mamy 3 razy 2, 5, 5. No to teoretycznie, sami wiecie z instrukcji, że ten router posiada końcóweczkę numer 1, no to wiadomo, że serwer DHCP nigdy w życiu automatycznie nie przydzieli, to mamy jako pewnik, nigdy w życiu nie przydzieli jakiemuś nowo włączonemu komputerowi adresu 1. Tutaj się nie pojawi, prawda, w komputerze i potem w ipconfig przez AO. No więc teoretycznie możemy sobie domyślać się, jak nie znamy, jak działa ten DHCP, aha, to być może mogą się tu pojawić adresy z zakresu od 2 do 254, bo 255 się nie pojawi, bo to jest adres rozgłoszeniowy. No też nie do końca prawda. Dlatego warto zawsze zajrzeć do ustawień w przeglądarce internetowej waszego routera i tam będzie, tam będzie takie pole, że enable DHCP domyślnie będzie włączony, to przy okazji poniżej będą dwa pola, które będą mówiły o tym, w jakim zakresie adresów mają być one przydzielane. Przy czym ten zakres będzie dotyczył w ramach tej podsieci, słuchajcie, tylko ostatniego oktetu, tego oktetu tutaj, tak, jak go sobie zamarzam. I załóżmy, ja nie mówię, że tak jest zawsze, ale znowu strzelam. Na przykład w wielu routerach ten zakres jest ustawiony na przykład od adresu 100 do adresu na przykład 200, tak? Co to oznacza? To oznacza, że te komputery, kiedy kupujemy nowy, świeżutki, słuchajcie, dziewiczy router, podłączamy do niego kolejne komputery, które mają ustawione wszędzie, pobierz adres automatycznie, pobierz DNS-y automatycznie, tu nic nie musimy wpisywać, to ten router
zobaczy te komputery właśnie po tym, że w sieci pojawią się aktywne MAC adresy, adresy sprzętowe karty. Jak taki MAC adres sprzętowy się pojawi, router to wykryje, przekaże ten MAC adres do DHCP tak naprawdę. DHCP sobie zajrzy jeszcze do takiej pomocnej tablicy ARP, tablicy MAC adresów, ale o tym to może za chwilkę jeszcze powiem. I będzie chciał przydzielić adresy. I teraz załóżmy, że mamy komputery 1, 2, 3. Mamy dziewiczy router. I jako pierwszy włączamy komputer właśnie ten z numerkiem, ten, który sobie oznaczyliśmy to jako 1. Jako, to nie jest adres IP, tylko to jest pierwszy komputer. Jak go włączymy, jego MAC adres, tutaj napiszę może tak, MAC poleci sobie do routera, to router, ponieważ ma ustawione, że ma przydzielać zakres adresów od 100 do 200 na ostatnim oktecie, to jaki ten nasz komputer dostanie adres? Komputer numer 1 w naszej sieci dostanie adres automatycznie 192.168.0.ile? No 100. Pierwszy z tego zakresu. 100. Rozumiecie teraz? A nie inny. Oczywiście w dalszym ciągu poleci mu tam maska pod sieci, czyli 255.255.255.0. Później poleci mu co? Brama domyślna, czyli 192.168.0.1, ponieważ ten nasz router ma adres numer 1 tutaj w tej sieci. Potem polecą mu DNS-y tak naprawdę, które mu wpisaliśmy wcześniej, skonfigurowaliśmy, czyli DNS 1 i DNS 2. Widzicie? Czyli pierwszy komputer z DHCP dostanie taki komplet informacji, a przy okazji adresik 0 z tego zakresu. Oczywiście wy macie możliwość w routerze zmienić tutaj ten zakres. Możecie sobie dać zakres na przykład, żeby tylko dawał od 150 do 200 albo od 50 do 100. To już jest wasza wola. Ktoś powie, no tak, ale jak lepiej, czy 100 do 200, czy 50 do 100? Słuchajcie, przy małych sieciach znowu to jest w ogóle nieistotne. Może być sobie od 100 do 200 i kiedy my wykorzystamy ten zakres, tak jak i tak mamy w domu 2-3 komputerki, 2-3 telefony na raz. Chodzi o to tylko, żeby znać ten zakres, że od 100 do 200. Po co? No bo teraz to oznacza, że jeśli chcemy jeden z tych komputerów, na przykład dwójkę, skonfigurować statycznie, nie żeby pobierał automatycznie, tylko statycznie chcemy go skonfigurować, to już wiemy co, że nie możemy mu statycznie podać adresu na przykład tak 192.168.0.1. Możemy podać? No, słyszę, że nie możemy. Dlaczego? Dlatego, że router ma adres 1, tak? No dobra, jedynki nie możemy podać. No to sobie wymyślam teraz adres, sobie strzelam, na przykład 115 chciałbym podać przy adresowaniu statycznym. Mogę podać? No, oczywiście, że nie mogę, bo bym się wstrzelił w zakres od 100 do 200, tak? Co by oznaczało teoretycznie, że jak podłączę sobie w mojej sieci lokalnej, może w domu nie, ale w firmie, 20 komputerów i podłączy się 15 komputer, to DHCP spróbuje mu przyznać adres również 115. A wiecie o tym, że nigdy w życiu w sieci lokalnej czy w zewnętrznej sieci nie mogą się pojawić na dwóch urządzeniach dwa takie same adresy IP. Może o tym nie powiedziałem, ale uzupełniam to. A jeśli się pojawią na dwóch komputerach, czyli jeden komputer będzie 15 zaadresowany adresem 15 automatycznie jest DHCP, a my wstawimy sobie komputer albo drukarkę albo jakieś inne urządzenie, któremu statycznie nadamy adres 115 na końcu, to co będzie? Bam! Okaże się, że obydwa przestaną być widoczne w sieci. No bo zrozumiała sprawa, konflikt adresów, albo będzie tam działał jeden, albo tylko drugi, albo będzie jakaś w ogóle kociokwik. To chyba sobie możecie wyobrazić. A więc pamiętamy o tym, że statycznie teraz przydzielając adres IP w komputerze, czy w dowolnym urządzeniu, Atmel Wi-Fi, ENC28J60, w drukarce sieciowej, nie wiem, w czymkolwiek, to żeby przyznać statycznie adres, to po pierwsze w głowie mamy, żeby on nie trafił nam w adres gatewaya, a po drugie, żeby nam nie trafił w zakres IP przydzielanych z DHCP, rozumiecie? I teraz czy lepiej, żeby było 100 do 200, czy 100 do 150, czy jaki ten zakres ma być duży, to bardziej zależy od tego, jaka duża tu już jest wasza firma. Bo w domu, jak mówię, to jest nieistotne, ale w firmie, w której macie na przykład 120 urządzeń, z czego większość to komputery, które mają dostać adresy z DHCP,
i tych komputerów ma być na przykład 115, no to tu byłby za wąski zakres z tego DHCP, 100 do 200, bo DHCP może przydzielić tylko 100 adresów, a jak się zgłosi 101 urządzenie, no to trudno, DHCP już nie ma miejsca, a nie temu panu już meldorku nie damy, czyli adresu nie damy. Wtedy by trzeba było zwiększyć na przykład do 220 zakres, tak? Z kolei, czy ktoś mnie zapyta, a czy można dać zakres zmienić sobie, żeby był od 2 na przykład do 100? No oczywiście, że można. Można. Tylko po co? Tego domyślnego nie ma co zmieniać. Wtedy pamiętajcie, żeby sobie tutaj adresy znowu, jak ustalacie jakiś komputer czy urządzenie statycznie, to po pierwsze, nie można dać adresu gatewaya, czyli tego routera, a także adresu z zakresu 10, tak, 15, tylko powyżej 100 by trzeba byłoby dawać. I podobnie, w zasadzie identycznie działa serwer DHCP, słuchajcie, w modułach Atmel Wi-Fi. Tam jak się przełączycie na zakładkę AP, tak troszeczkę wracam, ja wiem, że te osoby, które oglądają ten poradnik jako niezależny od Atmel Wi-Fi, no ale tu troszeczkę tam powtrącam pewnych rzeczy. W module Atmel Wi-Fi macie zakładkę AP, Access Point. To oznacza, że moduł Atmel Wi-Fi, słuchajcie, jest na tyle mądry, że ma również wbudowany serwer DHCP. A zatem w tej sytuacji, tam również mamy do ustawienia, jak sobie zajrzycie w ATB Wi-Fi config, zakres adresów IP przydzielanych automatycznie, tak? Od 150 do chyba do 200, o ile dobrze pamiętam. A więc widzicie, że mamy prawie pełne możliwości jak w takim routerze. On również może pełnić rolę przecież naszej bramy na świat, dlatego też tam mamy gateway, ale to w trybie STA. To już opowiadałem Wam o ustawieniach w poradnikach o Atmel Wi-Fi. Ale dobra, nie będę tu omawiał Atmel Wi-Fi. Mam nadzieję, że teraz już wiecie, co to jest adres IP, co to jest maska sieci, co to jest brama domyślna, czyli gateway, co to jest DNS, Domain Name Server, czyli zamiana, konwersja nazw adresów na adresy IP, jak to generalnie działa. Wiecie już, mam nadzieję, sporo rzeczy, z jakiej klasy adresowej najlepiej korzystać, tej zaczynającej się od 192.168.0 i dlaczego to jest taka klasa. Ja pamiętam, mnie kiedyś brat pytał, kurczę, no nie rozumiem, no dlaczego ty jak podchodzisz do komputera i tam u mnie w domu, jak konfigurowałeś sieć, dwa komputery, żeby się widziało, to dlaczego akurat pisałeś 192.168, a nie jakiś tam na przykład 87.32. Mam nadzieję, że mój brat też obejrzy ten poradnik i po tym poradniku będzie już wiedział, skąd się wzięło w mojej głowie 192.168, że to nie jest żadna czarna magia w mojej głowie, że jestem jakimś super specem, słuchajcie, bo nie. Mam nadzieję, że oglądając ten poradnik, ten może krótki cykl poradników, bo czuję, że tego trochę wyjdzie, bo nagrywam, ale już tym razem dokończę to w ten sposób. Mam nadzieję, że już widzicie zarys, jak dokonywać adresacji IP w takich prostych sieciach LAN-owskich. Ja absolutnie nie wyczerpuję tematu ogromnego, jakim jest adresacja IP, szczególnie jeśli chodzi o serwery, o możliwości łączenia ze sobą pod sieci różnych, bo zwykłe routerki tego nie potrafią, ale tam już są często osadzone Linuxy, które potrafią robić różne ciekawe rzeczy. Jak się adresuje, słuchajcie, bo tutaj Wam mówiłem, że mamy stronę WAN, a tutaj jest LAN, prawda? Jak się od strony WAN przydziela adres, albo na przykład możemy dostać z TPS-a adres, jak bierzemy DSL-a, 8 adresów statycznych zewnętrznych, tak? I wtedy jak się to adresuje, jak się tam maskę wpisuje, jak się przelicza maski, jak się skróty masek pisze i tak dalej. No słuchajcie, tego jest, tych zagadnień jest mnóstwo. Ja tym poradnikiem, czy też tymi poradnikami na temat adresacji IP chciałem Wam przybliżyć oczami początkującego, skąd to się bierze, jak zacząć, żeby zrozumieć te podstawy. I myślę, dajcie mi znać bardzo proszę na YouTube, czy te poradniki się Wam przydały. Wiem, że trzeba było troszkę ze mną przeczekać to moje ględzenie dosyć długie, ale mam nadzieję, że to się przyda i te rzeczy zapamiętamy. Myślę, że na samym końcu jeszcze skasuję, słuchajcie, tablicę. Puszczam teraz operację ręczne clear screen, prawda? I jako absolutne podsumowanie tego poradnika powtórzymy sobie, z czym mieliśmy do czynienia od początku. Adres IP.
To jest adres IP, jaki nadajemy komputerowi. Składa się z 4 oktetów. Jest to liczba 32-bitowa, bez znaku i zawiera ona adres sieci i adresy hostów w ramach każdej sieci. Wyróżniamy kilka różnych klas A, B, C. Również są takie rozgłoszeniowe, multicasty i inne. Tam o szczegółach już nie będę mówił. To jest adres IP. Żeby adres IP był zrozumiały w komputerze, musimy podać również maska sieci czy maska pod sieci, to już jest nieważne. Musimy podać maskę pod sieci. Tu sobie oczywiście taki przykład strzelamy. 192.168.0.1. Maska pod sieci 255, 255, 255. 0. Ja widząc tą maskę, wiem od razu po tym całym moim poradniku, tu dzisiaj taki skrót, że to jest maska sieci, a w zakresie ostatniego oktetu zmieniają mi się adresy IP hostów w mojej sieci. Żeby to wszystko połączyć z internetem, musimy jeszcze mieć jakiś router w sieci, czyli potrzebujemy adresu bramy. Brama domyślna. Brama domyślna. Ponieważ brama domyślna najczęściej, choć nie zawsze, ma końcówkę adresu 1, czyli 192.168.0.1, no to wiemy już, że nie możemy w tym momencie komputerowi przypisać jednemu z komputerów w sieci adresu 1, bo byłby konflikt komputera z routerem i w ogóle wszystkie komputery mogłyby przestać działać, a więc tutaj zrobimy adres 2 albo na przykład 10. Możemy tak zrobić. I tutaj tak samo pamiętamy, że to jest adres, to się mieści w ramach adresu hostów. Jak mamy bramę domyślną, to żeby nasze przeglądarki działały i żeby mogła być dokonywana translacja nazw na adresy IP, to potrzebny jest nam dostęp do serwera DNS. Słuchajcie, DNS to jest Domain Name Server. Serwer adresów domen, domeny, czyli te właśnie nazwy. Czyli tu mamy translacja nazw na adresy IP. Tu chodzi o nazwy hostów już w internecie. Dzięki DNS-om możemy właśnie posługiwać się, czy to nawet w naszych modułach, czy w czymkolwiek, nazwami zamiast adresów IP hostów. Pamiętacie to z poradnika. Kolejne, czasami musimy podać DNS 1 i DNS 2 zapasowy jakiś tam, tak? Kolejnym pojęciem, z którym się zetknęliśmy, to było DHCP. Teraz sobie poluchy pobrudziłem, słuchajcie. DHCP. To był serwer, który automatycznie przydziela adresy IP urządzeniom w sieci. Taki serwer zwykle jest wbudowany w router, tak? W router. To jest serwer adresów IP. Tu przy okazji, bo zapomniałem wcześniej Wam powiedzieć, a też często pada później pytanie, jak to jest, że ktoś mi kiedyś zapytał, że teoretycznie ten adres DHCP przydziela adresy IP z zakresu, załóżmy, od 100 do 200. Ale dlaczego tak jest, kiedyś mi ktoś zapytał, sorry, że powtarzam, że ja każdego dnia, jak włączam od nowa komputer, to ten mój komputer cały czas ma ten sam adres, tą końcówkę na przykład 100 albo końcówkę tam 115. Jak raz ją dostał, to tak ma. No to dlaczego to się nazywa dynamiczne przydzielanie? Ale dlatego, że ten serwer DHCP posługuje się, słuchajcie, bym powiedział, taką listą MAC adresów. Czyli tu sobie wyobraźcie, ten serwer DHCP trzyma taki zwitek, taką kartkę rulą i na niej ma na przykład wpisany MAC adres komputera, który się zgłosił po adres IP i ten adres IP tu sobie zapisał 192, 168, coś tam. I teraz sobie już łatwo wyobrażacie, że jeśli wyłączycie ten komputer, przyjdzie drugi komputer włączony, to on go zapisze na tej znowu liście MAC adres, 192 i tam końcówka będzie jakaś kolejna, tak? To teraz jak ja drugiego dnia odpalę mój komputer, to serwer DHCP najpierw sobie sprawdzi, aha, czy ja na tej liście MAC adresów, tabela ARP to się nazywa, przypadkiem
nie widziałem już tego MAC adresu, bo jak tak, to już nie będę się męczył w wymyślanie dla niego nowego adresu, tylko pierdyknę mu ten, który miał wcześniej. Dzięki czemu tak naprawdę te adresy są od razu zapisywane na i połączone z MAC adresami, adresy IP są połączone na takiej liście ARP z MAC adresami. I dopóki nie zresetujecie routera do ustawień domyślnych, czyli dopóki ta lista MAC adresów nie zostanie albo przez Was ręcznie w takim routerze zresetowana, bo niektóre routery mają taką możliwość, to dopóty komputery czy telefony, które się raz zgłosiły, to później zwykle zawsze dostają taki sam adres IP. Teraz ja się, mam nadzieję, że tak, to jest dosyć proste, to się nazywa tablica ARP, niektórzy mówią tablica ARP-ów. Gorzej jak słuchajcie, to tablica się przepełni, ona też często ma, ale to dobra, już nie będę wnikał w kolejne rzeczy. Czyli mówimy o DHCP, serwer, który przydziela adresy IP, przy okazji rozgłasza jaka jest maska pod sieci, przy okazji rozgłasza DNS-y, jakie ma wpisane. I w związku z tym tak naprawdę jeszcze się dowiedzieliśmy z tej całej serii poradników, co to jest adresowanie. Jeden, dynamiczne. To właśnie dynamiczne to podawane z serwera DHCP oraz adresowanie statyczne. Co to oznacza? To oznacza, że my z ręki, z naszej łapki podajemy adres IP, ale to niektórzy mówią, że już jest wyższa szkoła jazdy, że trzeba znać tam te numerki IP i tak dalej. No kurka wodna. Mam nadzieję, że po tych poradnikach będzie to już naprawdę jasne. Zrozumiecie, dlaczego to mi zajęło tyle czasu. Zrozumiecie, dlaczego jednak postanowiłem na początku zacząć od tych klas, tam A, B, coś tam, chociaż szczegóły tam Was nie wprowadzałem. Ja jak zwykle wymyślam sobie, słuchajcie, w swojej głowie, żeby dobrze przekazać jakiś temat, żeby był dobrze zrozumiany, pewną drogę na skróty, żeby doprowadzić Was do tego końcowego efektu na końcu, do tej wisienki na torciku, żeby można było ją zlizać. Ja wiem, że Wy tylko widzicie później tą wisienkę, umiecie się ją posługiwać, a pewnie nie rozumiecie tego, co tam jest na dnie tortu, ale chyba każdy przyzna, że jak już się chociaż rozumie tą wisienkę, tą samą końcówkę, to już człowiekowi jest łatwiej w ogóle sięgnąć do jakiejś książki, sięgnąć do jakiejś jakiejkolwiek literatury, do internetu, do jakichś opisów i teraz czytając, no kto Wam powie, że Wy nie zrozumiecie tego, co tam jest adres IP, że maska, tu też tu była mowa o maskach, chociaż one będą nieco bardziej skomplikowane, ale już Wam się włącza myślenie, aha, Kardaś mówił, że one Wam są, zależą, że one maski są na iluś bitach, jak wygląda skrótowy zapis masek i tak dalej. Myślę, że łatwiej będzie się nauczyć. Dobra, słuchajcie, namęczyłem się z tym poradnikiem co niemiara, naprawdę trzeci raz już go nagrywam, mówiłem to na samym początku i tymi samymi słowami zakończę. Najbardziej się obawiam tego, czy będzie to dla Was zrozumiałe. Słuchajcie, trochę aż mam stresa i tremę, pomimo że już tyle poradników zrobiłem, to zawsze jak przekazuję jakieś tam to, co mi się udało dowiedzieć, wiem, że mogłem po drodze popełnić błędy, to też liczę, że ci, którzy też te tematy dobrze znają, podpowiedzą pewne sprawy na YouTubie czy tam na forum, że wyjaśnią, doprecyzują coś. Zapraszam do dyskusji szerszej na forum, oczywiście naszym apnel.pl, ponieważ tam łatwiej będzie czasami może pewne rzeczy wyjaśnić niż na YouTubie. Natomiast pamiętajcie, że jeśli Wam się podobało, to proszę o łapki łaskawie w górę. Tymi łapkami w górę również mi dacie znać, że w ogóle zrozumieliście, że coś tutaj działa, że warto było się namęczyć tyle i przygotować dla Was ten poradnik. Kurde, padłem z nóg, ale jeśli zrozumiecie chociaż troszkę i napiszecie mi, że, ale szczerze oczywiście, że Wam się to przydało, to wtedy jest to dla mnie największą radością i osłodą tych trudów i męczarni, tego czasu potrzebnego nie tylko na przygotowanie poradnika, nie tylko na jego nakręcenie, na jego montaż i w ogóle inne rzeczy, ale wtedy jest to miód, jak to się mówi, na moje serce, żeby wiedzieć, że komuś się przydaje to moje ględzenie. Cóż, w takim razie pozdrawiam Was serdecznie. Pa, pa, hej.